Dzień dobry, witam wszystkich Państwa po krótkiej przerwie. Zapraszam na nasz trzeci dzisiejszy panel, dzisiejszej konferencji. Negacja, trolling, fake news. Jak fałszuje się historię komunizmu? Dwugłos polsko-białoruski. Moderatorem tego panelu będzie pan profesor Andrzej Zawistowski, historyk specjalizujący się w historii gospodarczej, społecznej i politycznej XX wieku. Pracownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Instytutu Pileckiego w latach 2012-2016, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN, a w latach 2017-2020 kierownik działu historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego. Autor kilkuset publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii i podręczników, a także współtwórca popularno-naukowego miesięcznika historycznego Pamięć.pl. Oddaję głos panu profesorowi i zapraszam do dyskusji. Bardzo dziękuję. Witam państwa na trzecim panelu naszej konferencji, niezwykle ciekawej, budzącej bardzo duże emocje, zainteresowanie. To już widzieliśmy w poprzednich panelach. Dzisiaj przed nami teraz trzeci z tych paneli: negacja, trolling, fake news, jak fałszuje się historię komunizmu. Bo o kuropatach mówiliśmy już od dzisiejszego przedpołudnia wiele, wiele razy. Teraz wzniesiemy się niejako trochę wyżej, spojrzymy na ten problem, o którym mówimy w skali mikro, jeżeli chodzi o kuropaty, jeżeli chodzi o operacje narodowościowe do tej pory. Teraz spojrzymy na to w skali makro, więc nie tylko te konkretne zbrodnie, nie tylko te konkretne wydarzenia, ale również to, co się dzieje niejako przy ich okazji. Chcemy pokazać to, jak kłamstwa są wykorzystywane w celu fałszowania historii, jak kłamstwa te dotykają Białorusinów, dotykają Polaków, ale przecież, co już padło na tej konferencji wielokrotnie, dotykają też innych narodowości, dotykają Żydów, dotykają Rosjan i tych wszystkich, których historia przewinęła się przez terytorium dzisiejszego państwa białoruskiego na przestrzeni XX wieku. Bardzo cieszę się, że do tej naszej dyskusji, bo będzie to dyskusja trochę inna forma niż w dwóch poprzednich panelach, gdzie mieliśmy do czynienia z wystąpieniami plenarnymi. Tutaj będziemy starali się, chociaż bardzo trudno jest to tego dokonać za pomocą łączy internetowych, ale będziemy próbowali się w tych ramach w jakiś sposób odnaleźć. Bardzo się cieszę, że do tej dyskusji udało się zaprosić trzech bardzo interesujących specjalistów. Pani Weronika Lapucka jest doktorantką w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Też jest współzałożycielką i pracownikiem naukowym East Center, bada propagandę wizualną narodowych upamiętnień we współczesnym państwie białoruskim. Pan Zmicer Mickiewicz jest analitykiem projektu Belarus Security Blog, redaktorem naczelnym Almanachu Warta, a przede wszystkim dziennikarzem kanału telewizyjnego Bielsat. I pan Kamil Kusiński, pracownik Ośrodka Studiów Wschodnich, specjalista jest w tym ośrodku właśnie od spraw Białorusi już od wielu, wielu lat. Pracował również w dyplomacji w ambasadzie Rzeczpospolitej w Wilnie. Bardzo raz jeszcze dziękuję, że zgodziliście się państwo przyjąć to zaproszenie. Zanim przejdziemy do tego naszego głównego tematu, który nas dzisiaj będzie tutaj zajmował, to chciałbym poprosić, żebyśmy nakreślili tło, żeśmy nakreślili pewne ramy tego, w czym się będziemy poruszali. Na potrzeby dzisiejszego spotkania prześledziłem sobie trochę doniesień na temat tego, co się dzieje na Białorusi, co się dzieje nie tylko w ostatnich miesiącach, bo to oczywiście jest na pierwszym miejscu, ale generalnie jak w polskich mediach pisze się i mówi się o Białorusi, a przede wszystkim jak pisze się i mówi o jej historii. I chodziło mi o to nie tutaj o jakieś specjalistyczne doniesienia na specjalistycznych stronach internetowych, blogach czy w specjalistycznych czasopismach, ale raczej spojrzałem na te doniesienia, które docierają do większości, a przynajmniej powinny docierać do większości ludzi interesujących się życiem politycznym, historycznym, społecznym współczesnego świata. I powiem tak, że
co dla Państwa jako specjalistów nie jest pewnie zaskoczeniem, ale dla tych, którzy na to nie patrzą codziennie, nie patrzą na bieżąco, to praktycznie Białoruś i jej historia to jest terra incognita. To jest terra incognita. Może rzeczywiście gdzieś pojawiał się, gdzieś pojawiają się sprawy Kuropat, może pojawiają się kwestie związane z szeroko pojętą zbrodnią katyńską. Wiemy, że mamy na myśli wszystko, co się stało w 40 roku, a nie tylko to, co było w Katyniu. Ale poza tym to są naprawdę niewielkie informacje. I trochę mi to przypomina sytuację, jaką mieliśmy z Ukrainą kilka lat temu. Dopiero to, co się stało na Ukrainie, co dzisiaj nazywane jest rewolucją godności, otworzyło olbrzymie zainteresowanie przeszłością Ukrainy jako państwa. I mam takie wrażenie, że rzeczywiście to, co się stało na Białorusi w ostatnich miesiącach, w nowym pokoleniu polskich obserwatorów może to otworzyć. Ale właśnie, postarajmy się pomóc w tym nowym otwarciu zainteresowania tym, co się działo na Białorusi w wieku XX, poprzez taką próbę odpowiedzi na kilka pytań. Po pierwsze i takie podstawowe, które z wydarzeń historycznych i którzy bohaterowie historyczni kształtują dzisiejszą pamięć przeszłości wśród Białorusinów. Pan Zmicer Mickiewicz, jeżeli mogę poprosić o rozpoczęcie tej części. Wszystkim dobry dzień, wielmi przyjemno tu znajdować. Dzień dobry wszystkim, bardzo jest mi miło tutaj się znajdować i uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Tak naprawdę, jeśli będziemy rozmawiać o konkretnych personaliach, to tak naprawdę nie ma pewnych badań społecznych, konkretnych danych, na których możemy się opierać. Jeszcze pamiętam, że z 10 lat temu odbywał się swoiste badania społeczne, spis powszechny, badania ludności, które właśnie dotyczyły tego, jaka postać historyczna powinna zostać symbolem Białorusi. Było tam mnóstwo różnych osób, ale pierwsze miejsce z wielką różnicą zajął Franciszek Skaryna, który wywarł ogromny wpływ na Białoruś. To jest osoba, która była pierwszym drukarzem, jak my ją nazywamy, która rzeczywiście ma bardzo dobry PR i wizja, której była bardzo szeroko rozpowszechniona właśnie w szkole. Też uczyliśmy się o tej postaci, o Skorynie, więc on był obecny zawsze. Ludzie mogli nie wiedzieć, kim on jest, ale to imię Franciszek Skoryna tę postać kojarzyli. Więc teraz nie możemy powiedzieć, że teraz są inne jakieś osoby, które są szczególnie mają szczególny autorytet, tak jak Piłsudski w Polsce, gdyż obecna władza białoruska buduje własną ideologię wyłącznie w oparciu o spuściznę sowiecką. I w ciągu ostatnich lat oczywiście nawet władza miała taką świadomość, że trzeba wykorzystywać wcześniejsze okresy historyczne, ale tak naprawdę możemy powiedzieć, że te osoby, które zwracali uwagę na historię Białorusi, na jej popularyzację, nawet w instytucjach państwowych. I te osoby są obecne w różnych instytucjach, na przykład w ubiegłym roku, dosłownie półtora roku temu, pojawiła się taka książka, która się nazywa Słynna historia Białorusi, gdzie właśnie opowiada się o głównodowodzących białoruskich, o osiągnięciach wojskowości białoruskiej. I w tej książce docent katedry Akademii Wojskowej Białoruskiej, pułkownik Sergiej Lućko, czyli osoba, która właśnie pracuje na katedrze sztabu głównego, opublikowała rzecz następującą. Kiedy otwierasz tę książkę, to widać, że w sumie z całej książki okres sowiecki i bohaterowie okresu sowieckiego zajmują gdzieś jedną albo dwa rozdziały. Czyli nie jest to 3/4 książki, tak jak było zazwyczaj wcześniej wśród historii państwowej. To właśnie
taka zwykła, zwykły rozdział, gdzie właśnie nawet nie było zbyt dużej ideologii sowieckiej. Tam kilku generałów, Białorusinów, głównodowodzących, którzy właśnie w składzie armii sowieckiej uczestniczyli w walkach z Hitlerem. Przy czym wszystko jest napisane bez jakiegoś hura patriotyzmu charakterystycznego dla Rosji. I znowuż jeszcze jeden przykład bardzo interesujący, kiedy to jest strona białoruskiego KGB w internecie i mają muzeum. I otóż nawet zupełnie niedawno zrobiliśmy wycieczkę online w tym muzeum i można zobaczyć, że wycieczka online Muzeum KGB zaczyna się od historii. Historia KGB, swojej instytucji, wywiady i tak dalej zaczyna się z księstwa połockiego. Ona się nie zaczyna z roku 1918 i z Feliksa Dzierżyńskiego, więc nawet w tej swojej dosyć zamkniętej instytucji zaczynają to w ten oto sposób. Zaczynają od księstwa połockiego i opowiadają o jakichś innych jednostkach, więc widzimy, że pewna wizja normalnej historii białoruskiej jest obecna nawet w takich instytucjach. Czy możemy też mówić o jakichś konkretnych, więc nie możemy dlatego mówić o konkretnych osobach, które są promowane, o konkretnych personaliach, ale jednocześnie możemy mówić o tym, że jest to ogólna wizja właśnie ostatnich wydarzeń sierpnia 2020 roku. Nawet można powiedzieć, że te kwestie są obecne. I dalej wpływ będzie się poszerzał. To, co dzieje się obecnie, to wszystko się wyzerowało i myślę, że teraz w tych instytucjach w ogóle jest ta zupełnie inna atmosfera i trochę mają inne kwestie niż historia narodowa. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli ktoś chciałby skorzystać z tłumaczenia, to zwracam uwagę, że na dolnym panelu znajduje się odpowiedni przycisk, ostatni przycisk licząc od lewej strony, czy pierwszy licząc od prawej, gdzie można sobie włączyć odpowiednie tłumaczenie i też już zachęcam Państwa do zadawania, przygotowywania pytań i można je albo przez czat, albo przez Q&A wpisywać i mam nadzieję, że po naszych wystąpieniach i naszej dyskusji znajdziemy jeszcze chwilę, żeby na te pytania odpowiedzieć. A teraz poproszę panią Weronikę Laputską z prośbą o odpowiedź na to pierwsze pytanie o tych bohaterów, o tych wydarzeniach, które kształtują dzisiejszy obraz historii Białorusi na Białorusi właśnie. Witam Państwa serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie i tak samo chciałabym się podziękować. Dziękuję, szanowne spadarstwo. Też chciałabym po białorusku podziękować organizatorom za taką na czasie organizację konferencji. Wspaniale, że udało się zgromadzić tak wybitnych prelegentów. Chciałabym powiedzieć trochę pesymistycznie do tego, o czym powiedział Dmitry. W mojej opinii, kiedy patrzymy w ogóle na politykę historyczną Aleksandra Łukaszenki i jego reżimu, a także współczesnego państwa białoruskiego, to musimy pamiętać o tym, że jest to reżim autorytarny, gdzie podstawowym centrum, ośrodkiem jest właśnie postać prezydenta, czyli Aleksandra Łukaszenki. Ten oto sposób najważniejsze jest to, żeby nie dopuścić do niego żeby jakieś inne postacie zbyt mocno przyciągali do siebie uwagę. Więc w ogóle Aleksandr Łukaszenka dla niego centralną postacią historyczną jest właśnie on sam. Dlatego mamy takie wielgaśne budowle, dlatego od roku 2005 czy 2004 próbuje wynaleźć pewne własne
pewną własną ideologię, która jednak ta próba się nie powiodła, więc jest to taka hybryda ideologii sowieckiej. O tym też świadczy również to, iż gdy popatrzymy na toponimię Mińska czy innych białoruskich miast, to ulice u nas i tak w większości jest to encyklopedia pierwszych sekretarzy, zastępców sekretarzy Partii Komunistycznej Białorusi, nie tylko. Są to ludzie, którzy pracowali w NKWD, którzy też byli, właśnie reprezentują okres sowiecki, więc 30 lat niepodległości nie doprowadziło do takiej zmiany. I można też do tego dodać to, iż Łukaszenka zmienił dwa główne prospekty w Mińsku. Jeden z nich był prospektem Skaryny, drugi Maszerowa. To są dwie wybitne postaci. Franciszek Skoryna jest pierwszym drukarzem. Piotr Maszerow był ulubionym przez Białorusów liderem w latach 80. Białorusi i właśnie te prospekty przekształcił, wykorzystując takie nieosobowe nazwy, czyli jeden to jest prospekt Niepodległości, a drugi prospekt Zwycięzców, więc nawet toponimi Mińska, skąd sama pochodzę, więc bardzo dobrze pamiętam, jak to się działo, wyrzucono te postacie. Jeśli chodzi o inne postacie alternatywne, to one na pewno istnieją cały czas. Alternatywnie istnieją dwie bardzo ważne narratywy, dyskursy w Białorusi, dyskurs państwowy i dyskurs opozycyjny i tam jest mnóstwo tych postaci. Jest to właśnie zaczyna się od księstwa Połockiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Białorusi w składzie Rzeczypospolitej, tutaj Wojsko Narodów Białoruskiej Republiki Narodowej, PNR. To wszystko jest, ale te postacie tak zaczęły wychodzić poza granice podręczników z historii Białorusi dopiero niedawno. Kiedy ja się uczyłam się kiedyś tej historii, to ona wówczas była mniej więcej obiektywna, no teraz jest gorzej, ale wydaje mi się, że takim ważnym krokiem, jeśli chodzi o zainteresowanie Białorusią tym okresem historycznym, są przede wszystkim kampanie rozpoczęte przez różne inicjatywy kulturalne, na przykład Budźma albo sklep symbol.by, więc też kampania Art Siedliba, którzy starali się poszerzyć te osobowości historyczne, też pochówek Konstantego Kalinowskiego, kiedy mnóstwo Białorusinów przyjechało do Wilna, to był bardzo ważny moment historyczny. I wydaje mi się, że wówczas także obudziło się duże zainteresowanie tymi postaciami. Jeśli chodzi o ten sam okres, to dwa lata temu, kiedy jeszcze obchodzono stulecie Białoruskiej Republiki Narodowej, BNR, to także było to obudzenie zainteresowania tym okresem, tą historią alternatywną, która jest przemilczana często. Ale dopóki Białorusi jest nie ten reżim, który istnieje, to sama to oczywiście ten reżim jest konsekwentny i prowadzi niekonsekwentnie zarówno swoją politykę, ale też pokazuje swój stosunek wobec polityki alternatywnej. Teraz wszyscy wiemy o zakazie flagi biało-czerwono-białej, czyli teraz znowuż właśnie władze starają się chaotycznie coś zaradzić, jakoś wyrzucić albo zdusić alternatywną historię, więc ten chaos, ten brak logiki nadal trwa, a także takie zainteresowanie własnymi postaciami, przede wszystkim postacią Aleksandra Łukaszenki. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że przywołała też pani postać Konstantego Kalinowskiego, dlatego że to jest postać bardzo charakterystyczna, bo przypomnę, państwo to wiecie znakomicie, ale może nie wszyscy nasi słuchacze, że to była postać wykorzystywana już w czasach stalinowskich jako symbol, która miała być symbolem, jedną z takich
megaprodukcji lat 30., jeżeli dobrze pamiętam, to był właśnie Kostiusz Kalinowski. Taki film propagandowy, fabularny w latach 30. przygotowany, jeżeli dobrze pamiętam, to były lata 30 albo koniec lat 20 w każdym razie. Bardzo proszę pana Kamila Kusińskiego o zabranie głosu w tej części i odpowiedź na to pytanie, no właśnie, z pana perspektywy. Kto albo jakie wydarzenie, albo jaki bohater historyczny dla dzisiejszej Białorusi ma ważne, szczególne znaczenie, jest po prostu uznanym bohaterem z przeszłości? Bardzo trudno mi tutaj coś nowego dodać, szczególnie jeśli chodzi o jakieś konkretne informacje czy wskazania. Po wystąpieniach dwojga znakomitych kolegów, ja może bardziej generalnie tego się odniosę, porządkując pewne rzeczy, które pomogą nam potem w dalszej części rozważania tej kwestii, umieszczając całą sytuację w kontekście Białorusi. Białorusi, która jest niezmiernie podzielona. To naprawdę ułatwi nam zrozumienie już polityki historycznej białoruskich władz i również tego, jak trudno jest nam odpowiedzieć ekspertom na chociażby na takie pytanie i wskazać jednego bądź kilku wspólnych bohaterów historycznych. Nie da się tego zrobić. Białoruś jest głęboko podzielona, przynajmniej na dwa obozy, o czym już mówiła trochę Weronika. Obóz oczywiście prorządowy, który nie wynosi około 3% wbrew memom białoruskiej opozycji. Każda strona ma swoją propagandę, białoruska opozycja również. To jest trochę więcej, wydaje mi się, przynajmniej 20%. Stoi po stronie Łukaszenki, wciąż żyje w tym świecie neoradzieckim, bądź nawet mocno radzieckim i tam mają swoich bohaterów od Lenina, Stalina, począwszy, bo są i tacy, którzy myślą pozytywnie o Stalinie. Może nie ma ich zbyt wielu, ale widać takie demonstracje, chociażby z okazji rewolucji październikowej. Przychodzą ludzie również na plac Niepodległości w Mińsku, tak pod pomnik Lenina i o Stalinie też mówią pozytywnie. Mamy też świat opozycyjny, świat demokratyczny. To nie jest tylko grupka aktywistów opozycji, jak to było niegdyś, to jest już większość społeczeństwa. Tam są różne stopnie uświadomienia. Niektórzy są przeciwko Łukaszence, bo nie podobało im się, jakie brutalne rzeczy, okrutne, sadystyczne działy się na ulicach białoruskich miast w zeszłym roku. O historii jeszcze nie zdążyli szerzej pomyśleć. Są tacy, którzy mają już to gdzieś tam intelektualnie przepracowane i wiedzą, kto to jest Konstanty Kalinowski, wiedzą, że o którym pan profesor już wspomniał, wiedzą, kto to jest, kto to są bracia Łuckiewiczowie, chociażby współtwórcy Białoruskiej Republiki Ludowej. Znają kilka faktów, chociażby z historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, wiedzą, jakie znaczenie miała bitwa pod Olszą, ale to jest grupka. Myślę, że większość ma to jeszcze nie do końca przepracowane, natomiast wiedzą, że dziedzictwo historyczne Związku Radzieckiego, epoka ZSRR, to nie jest idealna epoka i to nie jest główny punkt odwołania, który ten świat marzeń, do którego gdzieś tam chcieliby wrócić w tym czy innym wydaniu, chociażby w tym wydaniu, które proponuje Łukaszenka. Kraj niezmiernie podzielony. Dlatego mówiąc o polityce historycznej białoruskich władz, jak również i polityce historycznej białoruskiej opozycji czy środowisk niezależnych, należy być bardzo sceptycznym w sensie takim, że nie da się w najbliższych latach, i my taką konkluzją również kończymy naszą pracę, która ukazała się na stronie ośrodka, nie da się zbudować jednej spoistej polityki historycznej na Białorusi. Ja myślę, że przez wiele lat jeszcze będą przynajmniej dwie polityki historyczne, jak nie więcej jeszcze pod odmian takich różnych mutacji tejże polityki. I trzeba również pamiętać, jeżeli patrzymy na politykę historyczną białoruskich władz, że ona jest niesamowicie instrumentalna. Stąd się bierze chaos, który w niej widzimy, zaplątanie różnych kwestii, brak konsekwencji. Głównym punktem odniesienia działań Łukaszenki w kwestii polityki historycznej, jak też i w innych obszarach, bo to jest generalna uwaga odnosząca się do całego myślenia Łukaszenki o polityce, jakiejkolwiek jest bieżąca potrzeba, a głównym celem jego jest utrzymanie swojej władzy w kraju oczywiście, a punktem odniesienia zewnętrznym, niestety, czy tego chcemy, czy nie, może mieć różne ambicje i różne wyobrażenia na temat naszego wpływu na wydarzenia na Białorusi, ale jest to jednak niestety wciąż Rosja. I również na przykładzie polityki historycznej to widać. Jeżeli z Rosją sytuacja wygląda nieco lepiej i nie jest ona głównym wrogiem Łukaszenki w tej jego oficjalnej narracji, a nawet jest jedynym sojusznikiem, jak mamy obecnie tak do czynienia z taką sytuacją, to oczywiście nie jest idealny sojusz, ale Białoruś jest skazana obecnie na wsparcie rosyjskie, no to widzimy też odpryski
widzimy to też, widzimy też odbicie to w polityce historycznej, gdy flaga czerwono-biała staje się znowu faszystowska, nawet nazistowska, kolaboracyjna, chociaż przed 9 sierpnia, przed wyborami prezydenckimi taką flagą nie była. Więc niesamowicie instrumentalne podejście. Myślę, że do tego wątku jeszcze wrócimy w dalszym toku naszej dyskusji. Bardzo dziękuję, bo rzeczywiście to chciałbym, żebyśmy teraz płynnie przeszli. Tak naprawdę dzięki Pana wypowiedzi uda się nam to tego dokonać, przejścia do opowieści o polityce historycznej, polityce pamięci. To jest coś, o czym w wielu krajach mówi się pod różnymi nazwami, ale generalnie służy to temu, żeby budować jakiś obraz przyszłości na potrzeby bieżącej polityki państwa. Jakieś wydarzenia w sposób szczególny akcentować, w sposób szczególny upamiętniać, budować im pomniki, tym wydarzeniom czy osobom, które z tymi wydarzeniami były związane. Inne schować gdzieś do drugiego szeregu. Mieliśmy w poprzednim panelu wielu wystąpień dotyczących kuropat i problemu ludobójstwa, na jakim to, jak to funkcjonuje, jak to jest ukrywane, jak to jest spychane na margines. Pewnie za chwilę w następnym naszej rundzie pytań wejdziemy właśnie w te konkretne przykłady, ale zanim w te konkretne przykłady mam prośbę do naszych gości białoruskich o taką krótką refleksję i krótkie nakreślenie właśnie to, o czym pan Kamil Kusiński już zaczął mówić, to znaczy jak wygląda coś, co możemy nazwać polityką historyczną albo polityką pamięci, zarówno władz, jak i opozycji. Czy w ogóle jest to temat, bo może rzeczywiście, tak jak to padło przed chwilą, nie jest to temat, którym się dzisiaj na Białorusi ktoś szczególnie ma czas zająć, bo problemy są inne i bardziej bieżące. Bardzo proszę panią Weronikę Lapubską o krótką wypowiedź na ten temat. Mhm. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Ja tak samo odkażę od razu tu na pytanie. Ja baczę. Jak wielkie sprawy. Bogaterem Narodowym, czy Tadeusz Kościuszko, czy Kleofa Sagiński, czy Suworów i tak dalej. Tak, Agiński, czy Suworów, czy Katarzyna Wielka. Ogiński, Suworów, czy Katarzyna Wielka. Powiem, że niewątpliwie właśnie narracja państwowa na poziomie państwowym, przede wszystkim ten dyskurs państwowy zwraca się ku okresowi sowieckiemu i patrzy w kierunku Rosji, co za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z ociepleniem stosunków pomiędzy oficjalnym Mińskiem a oficjalną Moskwą, to ta łączność jest coraz obszerniejsza, bardziej oczywista, ale nie mogę powiedzieć, że Białorusini mówią o tym, że naszym bohaterem jest Katarzyna Wielka. Białorusini nie mają takiej tożsamości na tyle, żeby jednak ta tożsamość się kojarzyła być może u starszego pokolenia, które jest bardziej przywiązane do wspólnej historii sowieckiej, do historii związanej z Rosją, tak. Ale wydaje mi się, że to pokolenie lat 50 minus i młodsi nie mają takich skojarzeń. Wszyscy wiedzą, kim jest Kościuszko Ogiński, bo uczyliśmy się tego w szkole, więc te postacie są nam znane. Jeśli chodzi o alternatywną politykę historyczną kształtowaną przez opozycję białoruską. Ja tutaj szerzej opowiem o całej opozycji, bo ona też jest podzielona. Opozycja białoruska zaczynała się między innymi także z Kuropat, z Białoruskiego Frontu Narodowego, z organizacji Majsternia, z tych zrzeszeń, które się połączyły w latach 80. I niewątpliwie to tamte organizacje zaczęły kształtować ówczesną politykę historyczną, opierając się na historii białoruskiej, Republiki Narodowej, na Wielkie Księstwo Litewskie, na Księstwo Połockie i tak dalej. Czasami zarzuca im się to, że zbyt często się zwracali właśnie ku tym postaciom historycznym, że przyciągają sztucznie nieraz tych, którzy byli Białorusinami, czy nimi nie byli, ale w mojej opinii nie warto
tutaj zarzucać tego, bo ludzie, którzy się w tym specjalizowali, wiele osób zostało represjonowanych, wiele osób odeszło z tego, z tej sceny historycznej i to, że historycy białoruscy, to co im udało się znaleźć właśnie w tym okresie takiej względnej swobody w roku 1994-1996, jest to ogrom pracy był zrobiony, żeby to wszystko sformułować właśnie i to wszystko, tego wszystkiego dokonać. Ciekawe jest to, że ruchy opozycyjne, które się kształtowały, partie, które się pojawiały w latach 2000, często starały się na dystans, starały się zdystansować od tych kwestii, mówili, że ich to nie za bardzo interesuje. Jeśli zobaczymy, widzimy, że opozycyjni kandydaci najpierw bardzo mało o tym mówili. Tak, nie przychodzili najpierw pod flagą biało-czerwono-białą ani z herbem Pogonia, ale to też było niespodzianką dla Białorusinów. Jest to ta łączność z tą alternatywną, z tym alternatywnym dyskursem historycznym. I ludzie w sposób intuicyjny zaczęli przychodzić na tę wiedzę, na te spotkania w specjalnych strojach narodowych czy w nowoczesnych ciszotach też z motywem narodowym. Więc wcześniej nie było tego, tego brakowało i ludzie jednak tego chcieli, tego szukali, ciągnie ludzi właśnie w tym kierunku, żeby jednak ku tym korzeniom wrócić. Natomiast te władze białoruskie, gdy powiedzieli, że brakuje im wiedzy, nie mają intencji, a także zdecydowania pod tym kątem, to właśnie władzom białoruskim nie udało się sformułować polityki historycznej, która mogłaby wypełnić tę lukę i tę pustkę. Więc wydaje mi się, że teraz jest dobra szansa na to, żeby w tym kierunku popracować, kiedy władza raptem się zmieni, to ta rewolucja w głowach Białorusinów u połowy dokładnie się odbyła, ponieważ reżim białoruski zrobił w ubiegłym roku wszystko, żeby te sowieckie symbole, flaga, godło, ten dyskurs, który był propagowany, żeby to wszystko kojarzyło się z czymś złym, bolącym, kiepskim i Białorusinom będzie teraz bardzo trudno przyciągnąć do tego dyskursu historycznego. Więc teraz ten postęp będzie trwał. Bardzo dziękuję. Ja przyznam, że też z zaciekawieniem obserwowałem w ubiegłym roku politykę administracji prezydenta, który chciał, przynajmniej w takim moim odczuciu, to przecież nie profesjonalisty, państwo jesteście profesjonalistami, ja jestem obserwatorem tego, co się dzieje między innymi w tej części Europy, jak Łukaszenka bardzo chętnie przejął 9 maja, kiedy w Moskwie ze względu na pandemię odwołano te uroczyste obchody, to jednak w Mińsku parada się odbyła i jak gdyby nareszcie ta parada była w Mińsku ważniejsza niż ta, która jest w Moskwie. I miałem właśnie takie wrażenie, że troszeczkę to jest próba, nie wiem, czy naśladowania, czy przejęcia tej narracji, nie tyle na potrzeby świata, ile raczej na potrzeby samych Białorusinów i Białorusi, że oto my jesteśmy tymi, którzy też wygrali wojnę. Tak jak powiedziałem, być może moja obserwacja bardzo amatorska nie jest tutaj w pełni słuszna, ale takie wrażenie odniosłem i chciałbym też pana Zmitiera Mickiewicza zapytać o to, bo przecież pracuje pan również w Bielsacie, dla którego, jak staram się czasami śledzić ten kanał, ta tematyka historyczna jest jedną z ważniejszych, która jest na antenie pokazywana. Pytanie właśnie o tą politykę historyczną według pana i obozu władzy, i obozu opozycji. Ważna, istotna, czy może poboczna? Bardzo proszę.
Глядите, тут на самой справе потребно разуметь несколько речей. Когда мы порównуем вот эти два... Треба отрозить несколько речей. Когда мы говорим о тут двух разных нарациях, то Камиль powiedział, że faktycznie jest ten podział, absolutnie. Jest też ten procent ludzi, którzy obecnie wspierają ten cały szał sowiecki, ale z drugiej strony ci ludzie, też oczywiście ich jest wcale nie większość, rzeczywiście jeśli 20% będzie to już maks, ale kto dla Białorusinów jest bohaterem, czy Kościuszko, czy Kalinowski, czy Piotr I, to też wszystko jest bardzo łatwe, bo okazuje się, sprawdza się akurat, jaka narracja jest obecnie mocniejsza, jaka narracja rządzi w kraju, mimo tego, iż polityka państwowa to wspiera czy nie. Na przykład na pomnik Tadeuszowi Kościuszce ludzie sami zebrali pieniądze, stworzyli projekt, znaleźli miejsce, zebrali pieniądze, a urzędnicy państwowi tylko przyjechali, żeby bić brawa i powiedzieć, no jesteście no fantastycznie, więc jeśli jutro się zacznie zbiórka pieniędzy na pomnik Rogosowskiemu czy Suworowowi, to nie myślę, że bez przymusu państwowego, bez tej presji ktoś w ogóle da na to kasę, więc i to koniec. I bardzo łatwo to sprawdzić, bo tak naprawdę, jeśli mówimy o jakiejś możliwości równoległego współistnienia tych narracji, czyli narracji państwowej, narracji narodowej, ludowej, to tak naprawdę ja w to nie wierzę, bo jak tylko narracja państwowa przestanie być państwową, przestanie być promowana narzędziami przymusu, to myślę, że ta narracja bardzo szybko straci własną rolę, po prostu przez to, że większość tych ludzi, którzy obecnie wspierają tę narrację państwową, robią to właśnie z powodu... to znaczy wspierają to tylko dlatego, że mogą o tym porozmawiać w kuchni, tylko po to, że ich kierownictwo tę narrację wspiera. Jak tylko kierownictwo przestanie wspierać tę narrację, ją promować, albo jeszcze nie daj Boże wymieni flagi, czy jeszcze zawiesi coś nowego, to ci ludzie doskonale się zaadoptują, będą też wymachiwać flagą biało-czerwono-białą i powiedzą, no wiecie, wtedy były takie czasy, wtedy wszyscy byli tacy. Więc teraz widzimy to w wielu krajach właśnie na przestrzeni postsowieckiej, kiedy ludzie po prostu mówią, że no w Związku Sowieckim przecież wszyscy tak robili, wszyscy czytali tego Lenina, no bo tak trzeba było. Jak tylko ta machina się rozwaliła, no gdzie są ci wszyscy, nie wiem, u Lenina, gdzie są te wszystkie spotkania 1 maja czy 7 października, no 250 szaleńców się zbierze, 250 szaleńców i to wszystko. I to właśnie odzwierciedla wsparcie tej narracji, która jest. Więc tutaj bardzo ważnym jest to, że Białorusinów nieraz porównują z Koreą Północną, szczególnie teraz, ale porównanie pod tym względem jest niesłuszne, bo w Korei Północnej jest przynajmniej ideologia, której się trzymają, która działa. W Białorusi zaś sam Łukaszenka uznał, że ideologii państwowej nie stworzono. Narracja historyczna opiera się wyłącznie o spuściznę sowiecką, ale problem polega na tym, że spuściznę sowiecką zmonopolizowała Rosja i Rosja to zrobiło de facto z łatwością za pomocą tego samego stereotypu, który działał, a działa akurat w Europie Zachodniej i na całym świecie, gdzie wszystko, co znajdowało się na terenie byłego Związku Sowieckiego, dla nich Związek Sowiecki równa się Rosja, więc nawet kraje, które wchodziły w skład Związku Sowieckiego, czy nawet z nim się kojarzą, to jest Rosja. W Rosji dokonali tego samego. Tam wszystko, co jest byłym Związkiem Sowieckim, to jest Rosja. I oni bardzo z łatwością to przyjęli. I kiedy państwo nawet przeanalizują ostatnie przemówienie Władimira Putina 9 maja, to zobaczą państwo, że on żadnego razu nie wykorzystał przymiotnik sowiecki. Tam są rosyjscy żołnierze, którzy wyzwolili całą Europę, którzy wzięli Berlin i tak dalej. Więc rzeczywiście odbyła się monopolizacja przez Rosję spuścizny sowieckiej.
sowiecki, gdzie pomiędzy Związkiem Sowieckim a Rosją stawia się znak równości. Nawet Łukaszenko z tym się liczy i mówi o tym, że tak, rzeczywiście nie udało nam się wybudować ideologii państwowej. Jeśli mówimy o alternatywnym historycznym porządku obrot, to mamy mnóstwo możliwości współpracy, mnóstwo postaci, więc tylko przypomnę, że w poniedziałek 22 lutego obchodziliśmy 138. rocznicę urodzenia generała Stanisława Błachowicza, postaci ważnej dla Białorusinów, dla Polaków właśnie. Złożyliśmy kwiaty przez Dom Białoruski. Na miejscu jego pochówku jest to osoba, jedna z najważniejszych postaci w historii Białorusi, który dowodził pierwszym niezależnym wojskiem białoruskim, jeśli można to tak generalnie określić. I w sumie w oparciu o takie postacie z najnowszej historii warto się opierać. Jest to taki fundament dalszej polityki historycznej, ponieważ jest to ważna różnica, że tutaj w historii Białorusi prawie nie ma postaci, którzy wywołują spory międzynarodowe, między krajami sąsiadującymi, jeśli chodzi o postacie. I to jest bardzo dobre dla historycznej polityki Białorusi, bo bez szczególnych wątpliwości można korzystać z postaci prawie z każdego okresu. Ale w tym przypadku widzimy, że ten alternatywny porządek obrad, porządek dnia, on zwycięży, bo widzimy, że sami ludzie wspierają to, przyjmują, jest to im bliskie i odpowiada ich wartościom i wymaganiom. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, nakreśliliśmy tło, pokazaliśmy ramy. Rzeczywiście wątków jest całe mnóstwo, ale chyba jeden z nich ciągle nam się pojawia, to znaczy pojawia nam się polityka wypaczania faktów w konkretnym celu i to nie tylko mamy tu na myśli władzę na Białorusi czy ten obóz rządowy, ale również kwestię rosyjską. I chciałbym Państwa zapytać teraz o konkrety. O konkretne przykłady. Przypomnę, że to nasze dzisiejsze spotkanie odbywa się pod takim hasłem negacje, trolling, fake news. I może, żeby pokazać na konkretnych przykładach, takich najbardziej istotnych, jak fałszowana jest historia przez białoruskie władze, to już pojawiły się bardzo interesujące wątki symboli narodowych. To niesamowicie ważne i chyba symboliczne, dzisiaj najbardziej dla opozycji to jest właśnie to bardzo widoczne rozróżnienie chociażby barw, które używa jedna strona i używa druga strona. To nie są te same barwy, bo jak w Polsce w latach 80. i opozycja i władza szły z reguły pod tymi samymi sztandarami, z tymi samymi kolorami. Oczywiście władza miała jeszcze drugi kolor, cały czerwony, ale w latach 80. się go pozbywała tak ukradkiem. Natomiast tutaj mamy takie bardzo wyraźne rozróżnienia. Pamiętam takie niesamowite zdjęcia z momentu wymiany tego historycznego sztandaru na ten, który jest współcześnie używany. Przyznam, że nie pamiętam, który z polityków z otoczenia prezydenta Łukaszenki, któryś stał na dachu Białego Domu, tego białoruskiego i deptał tą flagę biało-czerwono-białą. To było takie bardzo zatrważające wręcz, bo robił to przy kamerze, która to rejestrowała i pokazywała. Ale to trochę mówię o tym gdzieś na marginesie naszej dyskusji, więc bardzo bym prosił o wskazanie takich najbardziej istotnych przykładów, form, narzędzi, jakie są cele takich manipulacji, jakich używa się właśnie narzędzi, do kogo kieruje się te sfałszowane informacje. Pan Kamil Kłosiński, jeżeli mogę poprosić o rozpoczęcie tego wątku. Dobrze, to może w związku z tym, że mamy też niewiele czasu, ja może podam dwa przykłady pozytywne
Jeden przykład negatywny. Znaczy pozytywne w tym sensie, że one mogły służyć w poprzednich latach. Mam na myśli okres, będziemy teraz odmierzali wszystko, co było przed 9 sierpnia i to, co po 9 sierpnia, trochę jak przed naszą erą. Ale rzeczywiście są to dwa różne okresy w rozwoju Białorusi. Przed 9 sierpnia może dwa przykłady, kiedy Białoruś próbowała na podstawie pewnych symboli historycznych, żonglowania tymi symbolami, ich interpretacji, budować, co się w końcu nie udało i tu już Mitya ma rację, ale jednak próbowała budować jakąś ideologię niepodległej Białorusi w umocowaniu o politykę historyczną, jakby w zakorzenieniu w interpretacji historii. Pierwsza rzecz to Księstwo Połockie. Ja sięgam bardzo daleko, zdaję sobie z tego sprawę, ale to jest ciekawy przykład. To jest wczesne średniowiecze, jeszcze przed Wielkim Księstwem Litewskim, czyli tak powiedzmy do XIII wieku. Ale tutaj jest to ciekawy case. Myśmy to opisali w naszym raporcie właśnie, który jest na stronie ośrodka, w pierwszym rozdziale, gdzie przeglądamy poszczególne epoki białoruskiej historii w ujęciu właśnie polityki historycznej Łukaszenki. Władze białoruskie szczególnie po wydarzeniach na Ukrainie, aneksji Krymu, po proklamacji dwóch republik donbaskich, po wojnie w Donbasie, zrozumiały, że potrzebują jakichś własnych symboli odrębnych od Rosji, niezwiązanych z rosyjską dominacją, niezwiązanych z rosyjską supremacją w regionie i z przynależnością do takiego czy innego imperium pod egidą Moskwy czy Petersburga, w skład którego wchodziły ziemie białoruskie. W związku z czym grzebano, szukano, myślano długo, albo i krócej, trudno to obecnie odtworzyć, stwierdzono, że Księstwo Połockie jest najbezpieczniejsze, nawet bezpieczniejsze od Wielkiego Księstwa Litewskiego, o które spierają się naukowcy i politycy z białoruscy z Litwą, czy też z Polską, czyje to było bardziej i kto tam bardziej wpływał. Księstwo Połockie uznano, w pewnym sensie słusznie, za takie najlepsze umocowanie, zakorzenienie właśnie ideologii państwa białoruskiego, tych korzeni historycznych państwa białoruskiego, czysto białoruskiego projektu. Oczywiście historycznie jest to trochę naciągane, bo trudno mówić o współczesnym narodzie białoruskim w X czy XI wieku, ale rzeczywiście o Księstwo Połockie współcześnie nikt się z Białorusinami nie kłóci specjalnie i nie pretenduje. Ani Moskwa, ani Wilno, ani Warszawa do jakiegoś współuczestnictwa w dziedzictwie onegoż księstwa. W związku z czym nawet już były takie koncepcje znane z obszarze polityki historycznej i nie tylko. Obecnie senator Igor Marzaliuk, znany również z aktywności właśnie w obszarze polityki historycznej, członek Rady Republiki Izby Wyższej Parlamentu Białoruskiego, zrzucił taką ideę w 2018 roku, jeżeli dobrze pamiętam, żeby w czerwcu ustanowić święto białoruskiej państwowości właśnie związane z jednym z wydarzeń związane z Księstwem Połockim i żeby właśnie tutaj podwiązać pod Księstwo Połockie białoruską państwowość. I drugi przykład, pan profesor już trochę o tym wspomniał, 9 maja Białoruś próbowała uniezależnić się w kontekście pamięci historycznej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej od Rosji, od Związku Radzieckiego, tego dziedzictwa. Przypomnę, Białoruś, Aleksander Łukaszenka bardzo mocno promował po 2013 roku w odpowiedzi na akcję rosyjską Biesmiertny Pułk, czyli Nieśmiertelny Pułk, akcję Białoruś Pamięta, gdzie zamiast tych wstążek świętego i Jerzego, jakże charakterystycznych, białoruscy funkcjonariusze państwowi różnych szczebli, jak i również weteranie, mieli nakazane, aby nosić takie wstążeczki, takie tasiemki w białoruskich barwach państwowych, oczywiście nie biało-czerwono-białych, tylko zielono-czerwono, powiedzmy sobie tam jakiś białych. I tutaj była ta taka koncepcja właśnie tej suwerenizacji. Poszło to nawet dalej. W listopadzie 19 roku zauważyliśmy materiał białoruskiej telewizji ONT, drugi kanał państwowej telewizji, gdzie dziennikarz w prime time twierdził, że to Rosja, Związek Radziecki w sensie Moskwa jako centrala tego państwa była współwinna temu, że rozpętała się II wojna światowa i straty ludnościowe na terytorium dzisiejszej Białorusi to nie jest wina jakby to nie jest efekt działań Białorusinów, oni zostali wciągnięci w tę wojnę. To już nie było tak sakralne podejście do Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, do ofiar białoruskich wciąż pozostało, ale pojawiły się już pewne oskarżenia pod adresem imperialistycznej, awanturniczej, agresywnej polityki Moskwy, Stalina, której ofiarą padli Białorusini.
zauważyliśmy podobną tendencję właśnie odnośnie II wojny światowej, Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, jak się to działo już wcześniej odnośnie wojny ojczyźnianej 1812 roku. To są jeszcze procesy z wcześniejszych lat, gdy białoruscy naukowcy twierdzili, że na terenach Białorusi ta wojna nie miała charakteru ojczyźnianego, tylko charakteru wojny domowej, ponieważ Białorusini służyli w armii Napoleona i w armii carskiej i dopiero gdzieś tak od Smoleńska była to wojna ojczyźniana, bo wtedy miała wymiar ideologiczny obrony Moskwy, jednego z głównych ośrodków Imperium Carskiego. Także tutaj takie manipulacje można było zauważyć, a przykład negatywny już bardzo krótko, to ja o tym wspominałem, to jest to, co po 9 sierpnia, czyli już naszej ery niestety, to jest to, co Aleksander Łukaszenka i jego podwładni próbują obecnie zrobić, wmówić białoruskim obywatelom z raczej z mizernym powodzeniem odnośnie flagi biało-czerwono-białej i wszystkiego, co się każe z Białoruską Republiką Ludową. Myśmy już o tym też wspominali. Ta faszyzacja, czy też dyskredytacja tej symboliki jest, powiem szczerze, bardzo daleko posunięta i bardzo radykalna. Ona chyba nawet przekracza to, co się działo w połowie lat 90., kiedy na przykład emitowano film Nienawiść, albo przynajmniej jest na tym poziomie właśnie z połowy lat 90., kiedy Aleksander Łukaszenka był bardzo agresywnie nastawiony i jednoznacznie agresywnie i negatywnie nastawiony do wszystkiego, co się wiązało z białoruskim ruchem narodowym, białoruskim frontem ludowym, z tą symboliką. I na koniec tylko tam było takie pytanie o Kościuszkę czy Swobodowa. My prowadziliśmy badania terenowe w 2019 roku na Białorusi pod kątem naszego projektu właśnie o polityce historycznej Białorusi i odwiedziliśmy tego samego dnia w tym samym obwodzie brzeskim, właśnie dworek w Mercowszczyźnie, Muzeum Kościuszki, a potem pojechaliśmy samochodem do Kobrynia, gdzie znajduje się Muzeum Suworowa, czyli ten, który wzniecił powstanie, ma w tym samym obwodzie muzeum razem z tym, kto to powstanie tłumił. A notabene w tym muzeum w audioprzewodniku była informacja o tym z czysto moskiewskim akcentem, tam to nagrywali chyba Rosjanie, że tej rzezi Pragi właściwie w ogóle nie było, jest to kłamstwa. Także takich sprzeczności na Białorusi będzie jeszcze bardzo dużo i co z pewnością nie będzie ułatwiało pracy badaczom tej materii. Bardzo dziękuję. Jeżeli mogę też mały komentarz do tej II wojny światowej, bo zauważyłem, że rzeczywiście we wszystkich chyba wypowiedziach ona się gdzieś przeplata jako taki element istotny. No, trudno inaczej, jeżeli porównamy straty i ludności cywilnej, ale tych, którzy byli również w Armii Czerwonej, jeżeli chodzi o państwo białoruskie, no to procentowo to jest jeden z największych odsetków wszystkich krajów w czasie II wojny światowej, strat w czasie II wojny światowej. Natomiast ja kiedyś miałem takie wrażenie i znowu to tylko obserwacja, nie badania niestety, że przez pewien czas prezydent Łukaszenka chciał dokonać takiego rozłożenia, że o ile 9 maja to jest Moskwa, to czerwiec 41, kody rocznicy agresji niemieckiej, to jest Białoruś i to jest Brześć. Czy to jest to miejsce, gdzie się ta wojna zaczyna? Przecież były też obchody wspólne dwóch prezydentów w tym miejscu. I takie rozróżnienie trochę na te dwa państwa, które są oczywiście w swoim wspólnym związku, ale właśnie z takimi charakterystycznymi własnymi drogami do historii. Ale to tylko krótki komentarz do tego, o czym pan Kamil Kłusiński powiedział. Teraz chciałbym pana Mickiewicza poprosić o właśnie pana przykłady tego typu fake newsów, tego typu oszustw historycznych, które się pojawiają, które są czasami bardzo, bardzo niebezpieczne, bo znajdują posłuch wśród wielu odbiorców. Bardzo proszę. Właśnie u nas na przykład z sama. No cóż, jeśli chodzi o takie najbardziej ciekawe wydarzenia w kontekście Kuropat, jeśli już o tym temacie rozmawiamy, to takim najbardziej podstawowym fejkiem, trochę uhistorycznionym, który ma tam jakieś pewne niby fakty, że tymi wszystkimi represjami, tym, co się działo w Kuropatach, zarządzali Niemcy. I ten fake news jest bardzo szeroko upowszechniony w propagandzie państwowej, który nadal jest upowszechniany.
i jednym z podstawowych kanałów rozpowszechniania tego fake news są przedstawiciele partii komunistycznej w Białorusi. Jest to taka marionetka Łukaszenki, nie ma tam absolutnie żadnej działalności państwowej, ale są pewne osobowości, które pokazują Moskwie, że patrzcie, też mamy własne pretensje co do spuścizny sowieckiej. Są to tacy starzy komuniści pokryci mchem, ale też młode pokolenie, które przyszło tam, aby otrzymać pewne bonusy państwowe od tego państwa. Otóż ciekawe jest to, że szczególnie partia komunistyczna ten fake rozpowszechniała. Ten fake pojawił się na najróżniejszych stronach euroazjatyckich, czyli tych wszystkich ludzi, którzy mają cokolwiek wspólnego z tym reżimem. No i że to wszystko są opozycjoniści i że to myśleli wszyscy, że to dobry Związek Radziecki zabija ludzi, a tak się okazało naprawdę, że to są Niemcy. Więc ja to pozostawiam historyką. Wiele osób mówi o tym, że to jest totalny fake news, że to nie ma nic wspólnego z prawdziwą historią, ta narracja, ale znowuż dosyć aktywnie jest to obecnie propagowane w kontekście tego, że obecny minister edukacji w Białorusi jest członkiem tejże partii komunistycznej, a rzecznikiem prasowym Ministerstwa Edukacji także jest członkiem tejże partii komunistycznej, taka młoda osoba, która obecnie może być takim analogiem białoruskiego Limonowa i próbuje w różny sposób go naśladować. No oczywiście nie ma w tym, wychodzi to źle. Tak, to naśladowanie rzeczywistości sowieckiej wychodzi kiepskawo, ale tak naprawdę te fejki pojawiają się. Więc tak, niektórzy twierdzą, na przykład, że represji nie było, albo że te represje były wyrządzane przez Niemców. Związek Sowiecki tego nie robił. I jest to ten rodzaj fake news, który próbuje się upowszechnić w Białorusi, ale z zerowym sukcesem, bo znowuż społeczeństwo, powiedzmy sobie, teraz w ogóle nie jest skłonne, żeby ufać obecnym władzom, więc jeśli nie chce, żeby czemuś ufano, to włóż to do ust obecnych władz. I drugi rodzaj fake news, ale to jest raczej narracja propagandy rosyjskiej, to jest to, iż znowuż represje to jest dobrze, to jest słuszne. Represje tylko dotyczyły prawdziwych wrogów narodu i w ogóle przeciwko kiepskim osobom. I w Białorusi o tym mówią tylko przedstawiciele otwarcie prorosyjskich organizacji szowinistycznych, ale pozostała część społeczeństwa, Białorusini jednak pamiętają o tych represjach. Wiele osób się zetknęło z tymi represjami we własnych rodzinach, więc te fejki co do tego, że represje to jest dobrze, represje musiały mieć miejsce, bo były skierowane przeciwko wrogom narodu, to w Białorusi nie działa. Nie działa wobec Białorusinów, ale bardzo dobrze działa w Rosji, bo tam ranking Stalina sobie spokojnie rośnie. I z tym jest związane takie zjawisko, jak próba tego, żeby zrobić Stalina takim cool. Są nalepki na samochody z napisem Stalina na was nie ma i tak dalej. I taka popularyzacja. Więc jest taka popularyzacja wykorzystująca nowoczesne technologie i tworzenie tego imidżu cool, że Stalin był spoko w okularach, taki z tak, wizerunek taki spoko gościa, więc ta sylwetka i ten wizerunek znowuż jest propagowany. W Białorusi to się nie spotyka z dużą popularnością, zaś w Rosji z tym jest bardzo dobrze. I tam naprawdę, znowuż nie pamiętam kiedy, jeśli się nie mylę, tutaj mogę się mylić, ale jest około 40% ludzi,
co do pewnych badań pozytywnie traktują Stalina. Więc dosyć poważna cyfra. Ale oczywiście to trzeba jeszcze sprawdzić. Więc tak naprawdę są to dwa rodzaje takich fake news, które są propagowane i promowane, ale w Białorusi tego nie ma. Otóż tak. Bardzo dziękuję. No i teraz to samo pytanie chciałbym zadać pani Weronice Lapuckiej. Zwłaszcza, że pani bada problem upamiętni. A z upamiętnieniami jest tak, że są upamiętnienia i są miejsca, wydarzenia, ludzie, których się nie upamiętnia właśnie dlatego, że ich nie należy upamiętniać. Przecież we wszystkich wypowiedziach, a przecież w temacie głównym naszej konferencji jest ciągle to słowo kuropaty, które jest takie symboliczne, jeżeli chodzi o to dążenie do upamiętnienia i próba zablokowania jednocześnie tego upamiętnienia w różny sposób. Jestem ciekawy bardzo pani zdania na ten temat. Dziękuję panie profesorze. Ja tu chcę dodać jeszcze paru rzeczy do tego, co tu wskazał. Bardzo dziękuję. Tutaj chciałabym dodać kilka słów co do tego, co powiedział Zmicer i Kamil właśnie o kuropatach, bo o kurapaty i w ogóle fałszowanie faktów zajmuje się nie tylko partia komunistyczna Białorusi, ale też pewne pułkownicy, którzy są już na spoczynku. Aleksander Pławiński, przypomnę naszym słuchaczom, konferencja w 2019 roku, który w 2019 roku wyciągał krzyże. Te zdjęcia obleciały cały świat. Krzyże z kuropat, na które ludzie sami zebrali pieniądze, które instalował Zmicier Daszkiewicz, nasz aktywista, i Pławiński, który wydał książkę Kuropaty, źródła sensacji historycznej. Właśnie tam szczegółowo opisuje, tłumacząc własne badania, analizuje, dlaczego to właśnie nacyści zabijali tam ludzi, dlaczego tam nie ma żadnych śladów NKWD. I potem dziennikarze, w tym także Poczobut i dziennikarze naszej Niwy, przeprowadzili badania i tłumaczyli, gdzie ten Aleksander Pawiński się myli, ale był to wykładowca Akademii MSW w Białorusi, także członek Związku Pisarzy Białoruskich wspierającego władzę. I interesujące jest to, że we wrześniu ubiegłego roku 2020 ukazał się duży artykuł w marcu. Władze już właśnie chcieli też przypomnieć o tej narracji w gazecie Wacław Grodzin, jest to gazeta Ministerstwa Obrony Białorusi. I tam znowuż wspomniano o tej osobie, opublikowano zdjęcia, pokazano, że nie pokrywają się dane, że niby są świadkowie, o których dzisiaj mówił Igor Kuźniacow, że ci świadkowie się mylili, że się plątali. Więc ataki na kuropaty odbywają się z różnych kierunków, nie tylko z kierunku partii komunistycznej, gdzie władza udaje, że to tak naprawdę nie są jej ręce, ale bezpośrednio też przez ludzi, którzy bardzo mocno są związani z aparatem państwowym i oczywiście będzie to kontynuowane. Także pamiętajmy o tym, jak 1 listopada, kiedy odbył się znany wiec w 2020 roku, był to jeden z najbardziej brutalnych wieców, jeśli chodzi o zatrzymanie, kiedy to władze naprawdę zorganizowały safari w tym uroczysku kuropaty. To wyglądało okropnie, okrutnie, bo ogromne autobusy z funkcjonariuszami bez żadnych oznak, numerów rejestracyjnych po prostu jeździły za ludźmi, łapano tych ludzi, wsadzano do tych nieoznakowanych pojazdów. Więc prawdziwe safari pokazuje to, na ile ważnym miejscem są kuropaty dla polityki historycznej władzy białoruskiej, że to boli, to jest jak
To jest swoista drzazga dla białoruskich władz. I faktycznie na przykład w roku 2018 Kamil mówił, że mamy takie cykle, jest to polityka władz historycznych chaotyczna i w Kuropatach zainstalowano pomnik. Ludzie dyskutowali, że nie jest to pomnik właściwy i w czterech językach. I dla mnie, mi ta koncepcja osobiście się podoba, napisano nazwy w języku jidysz, po polsku, po rosyjsku, po białorusku, czyli w czterech językach oficjalnych Białorusi lat 30. Napisano imiony ludzi, członków rodziny, czyli brat, czy w jidysz, córka. I wtedy właśnie próbowano jakoś flirtować i Łukaszenka mówił, że spróbował zamknąć ten temat, że proszę bardzo, stoi pomnik, ale jak się okazało w roku 2020 te rany znowu się otworzyły, bo one są o wiele głębsze, są spowodowane brakiem przemyślenia, spuścizny historyczne, rozliczenia tego okresu, więc wydaje mi się, że skończę na tym, iż Kuropaty pozostaną bardzo ważnym miejscem, z którego można powiedzieć zaczęło się odrodzenie narodowe Białorusi i takie odrzucenie komunizmu i jak widzimy ono trwa i władze nadal nie godzą się z tym, co mówią historycy, co do tego, co tak naprawdę tam się zadziało. Bardzo dziękuję. Ja tak spojrzałem teraz na zegarek i właśnie przekroczyliśmy o 5 minut czas, który nam wyznaczyli organizatorzy. W międzyczasie pojawiło się kilka pytań, ale ja zauważam, że Państwo odpowiadaliście w trakcie tego swoich wystąpień na te pytania, więc ja ich nie będę może powtarzał. Pojawiło się jeszcze jedno na koniec pytanie do Pani Weroniki, ale być może i Panowie chcieliby tutaj odpowiedzieć na to pytanie. Pytanie brzmi, jak mówi się o Białorusinach, obywatelach Rzeczpospolitej, którzy byli żołnierzami armii Andersa i polegli pod Monte Cassino. Ja może bym bardziej to pytanie jeszcze ukonkretyzował, czy w ogóle się. Ja odpowiem. Bardzo dobre pytanie. Dziękuję bardzo za to pytanie. Ja odkażę zaraz na te pytania. Odpowiem na to pytanie. Tutaj znowuż warto popatrzeć na okresy w ogóle polityki zewnętrznej Białorusi, bo jeśli jest to okres ocieplenia stosunków z Polską, to te wątki znowu się pojawiają. W roku 2016 Muzeum Wielkiej Wojny Oczyźniane w Mińsku odbyła się duża wystawa właśnie dotycząca żołnierzy armii Andersa, którą między innymi zorganizował Ihar Mielnikał, nasz bardzo dobry historyk. Byłam tam, było oficjalne otwarcie, były osoby z ambasady Polski, z MSZ-u białoruskiego, był Ulazimir Makiej, czyli w sposób otwarty o tym mówiono. Przyjechała także na otwarcie tej wystawy córka generała Andersa, nie pamiętam, przepraszam, jak się nazywa. Irena. Więc było to na poziomie oficjalnym i oczywiście jak tylko Białoruś zmienia wektor, czyli skieruje się bardziej w stronę Rosji, ten temat jest zamrażany. Tak, i chowaje co proste, a wychodzi na drugi plan takim czynem. W ten oto sposób białoruska władza cały czas gra się z tym tematem. Tak, tutaj dziękuję pani Walerii, majstrownia. Tak naprawdę się nazywała ta organizacja. Rzeczywiście Tata Laka w roku 1988 roku zorganizowała pierwszy wiec w Kuropatach, więc mówię znowuż, jak ważnym jest, ważnym są Kuropaty w walce z sowieckością w Białorusi. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo,
Bardzo dziękuję po pierwsze za obecność, bardzo dziękuję za Państwa wypowiedzi. Mieliśmy mało czasu i trudno nam było dyskutować, bo niestety programy komputerowe robią problem w tym, iż taka wymiana żywa myśli, która jest najbardziej interesująca i pobudzająca intelektualnie, no nie jest możliwa, ale mimo to nam się udało. Nam się udało i może ten bardzo pesymistyczny obraz wiedzy w Polsce na temat historii Białorusi i tej dawnej, głębokiego średniowiecza, o czym tutaj była mowa, i tej bardzo, bardzo współczesnej, która się wydarzyła kilka tygodni, kilka miesięcy temu, został tutaj nakreślony i na pewno nam wszystkim i na pewno i wielu osobom, które śledziły naszą wypowiedź na tym panelu, dała dużo do myślenia. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom, bardzo dziękuję organizatorom za sprawne przygotowanie tego naszego panelu. Jeszcze raz przypomnę, naszymi gośćmi była pani Weronika Lapucka, pan Zmitier Mickiewicz i pan Kamil Kłusiński, przepraszam. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję do zobaczenia przy innej okazji, równie ciekawej. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za ciekawą dyskusję. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy.